Hej, Sam. Dobrze, że jesteś. Mam coś dla ciebie. To nowe kajdanki. Nadal mają terminal, ale teraz są też bronią. Można powiedzieć, że skonstruowałam je na nowo od zera. Można nimi walczyć? Tak. To przecinak. Już tłumaczę. Wynurzeni mają pępowiny, które łączą ich z zaświatami, tak? Kiedy ziemska materia zetknie się z antymaterią ich świata, bum, rozpróżnia. Ale jak podejrzewał Deadman, twoja krew ma szczególne właściwości. Potrafi niszczyć pępowiny wynurzonych. Więc wykorzystałam to. Przednij pępowinę, a wynurzony wróci do zaświatów. Jedno cięcie i spokój. Załóż. To naprawdę zadziała? Jeśli podejdziesz dość blisko, niezauważony, tak. Kajdanki do cięcia pępowiny. No. Zróbmy test. Przetnij naszą pępowinę. Śpi sobie. Niedawno ją karmiłam. Uwolnij nas. To nigdy nie był jej świat. A ja ją tu trzymałam. Wiedziałam, że nie ożyje. Właściwie ona nie jest moją córką. Czyli ten cały atak był jednym wielkim kłamstwem? Nie. Nie kłamałam. W moich jajnikach nie ma jajeczek, a Lokne ma problemy z macicą. W skrócie, nie możemy mieć dzieci. Mnie to nie martwiło, jakoś nigdy nie czułam potrzeby, ale moja siostra tak. Chciała mieć dziecko, przekazać swoje geny. Zakochała się w pewnym Bridgesie, ale zginął w wypadku. Była zrozpaczona. Ja też. Emocje były bardzo silne. Czułam jej ból i ona czuła mój. Chciała do niego dołączyć. Zabić się. Więc powiedziałam jej, wciąż jest nadzieja. Zapłodniłyśmy jej jajeczko jego odmrożonym nasieniem. A ja zaszłam w ciążę. Dziecko rozwijało się prawidłowo. Ale potem był ten atak. I nasza więź zniknęła. Chciałam jej powiedzieć. Ale zostałam z dzieckiem. Nie mogłam go po prostu opuścić. Ale rozumiem. Lokne musi wiedzieć. Jedna więź musi zastąpić drugą. Nie można mieć wszystkiego. Jeśli mamy zjednoczyć świat, najpierw muszę się zjednoczyć z siostrą. Proszę, Sam. Tchnij.
Zabierz mnie do Lokna.